No dobra, to teraz spójrzmy, spójrzmy na, na, na to, co, co mówią myśleć głębiej. Trochę się tego boję, ale. Ale, ale, ale. Let's, let's do this. Let's do this. A, ok. Nie było piłoczowane. Także, jeżeli chłopaki chłopaki, chłopaki chlapną coś. To moja reakcja będzie na żywo. I robimy 1,25 też ze względów ekonomicznych. Ekonomii czasu. Pewnie nie spotkałaś się z terminem woke, ale pewnie spotkałaś się już albo z wkurzającymi lewakami, albo z wkurzającymi progresywnymi pomysłami w firmach. I tak pewnie było niezależnie od Twoich poglądów, które może nawet są lewicowe. Jeśli tak było, gratulacje. Jesteś ofiarą zjawiska zwanego wokeness, czy też wokeizm. Tak, znowu z angielskiego. No, są so raski, ale jakoś tak to działa, że jak mamy tego hegemona kulturowego, to będziemy od niego importować pojęcia, nieważne czy u nas pasują, czy nie. Dlatego warto rozmawiać o tych zapożyczeniach. A, przepraszam. Staramy się też, aby ten opis był interesujący, niezależnie od Twojego położenia politycznego. Choć będziemy głównie opisywać i krytykować walkizm z perspektywy lewicowej. Dziś znowu bez wizualiów, bo wolimy skoncentrować się na drugiej części wideo o faszyzmie. To co? Jedziemy? Jedziemy. Zacznijmy od tego, skąd to słowo się wzięło. Woke, podobnie jak lwia część slangu internetu, pochodzi z dialektu afroamerykańskiego i oznacza... Hmm. Bycie ma przebudzonym, grafiki, to a mogę konkretnie być ja, przebudzonym w kwestii niesprawiedliwości i dyskryminacji. Pierwotnie chodziło o dyskryminację rasową, ale teraz rozszerzyła się ona znacząco na inne dziedziny życia. Potem to pojęcie zaczęło być używane pejoratywnie na konkretną grupę ludzi i konkretne nastawienie. W tym znaczeniu wydaje się być bliskie pojęciu social justice warrior, czyli wojownika o sprawiedliwość społeczną, które jest kolejnym obraźliwym stwierdzeniem, ale w prawdziwym świecie nie zrobiło aż takiej kariery jak woke. Więc najprostsza definicja woke będzie taka konserwatywno-propagandowa. Każda progresywna zmiana w społeczeństwie jest dla nas woke i beat. Koniec tematu. Koniec wideo, Siemanara. Tylko to w tym sensie to, to słowo cześć. może znaczyć wszystko i nic podobnie jak cancel culture, poprawność polityczna czy postmodernistyczny nomarksizm. Ale jak już mówiliśmy, chcemy dziś pokazać, że tak niekoniecznie musi być, że to dość ciekawe zjawisko i że może zainteresować ludzi na całym spektrum politycznym. Aby je opisać, będziemy bazować jednak na innym rodzaju tekstów źródłowych niż zazwyczaj, bo na jednym wideoeseju i jednym podcaście. Wiemy, że to może wyglądać dziwnie, ale sprawa krytycznego przyglądania się wokeizmowi z perspektywy innej niż propagandowa jest dość świeża. Naszymi źródłami będzie wokeizm Hansa Gioga Mellera i rozmowa Tomasza Stawiszyńskiego z Jaremą Piekutowskim w podcaście Skądinąd. Ale zanim weźmiemy się za łok, które w naszej interpretacji nazwiemy Łałkizmem, bo to pewna orientacja polityczna, to musimy zająć się dwoma terminami. No dobra, trzema. Ale spokojnie. Nie będzie bolało. Między masą a jednostką. Pierwszy z nich to polityka tożsamości. Po angielsku Identity Politics, albo w skrócie ITPOL. Uwaga dla lewaków w publiczności. Jeśli boicie się, że to pójdzie w stronę Jana Śpiewaka, to spokojnie nie pójdzie. Więc co? Nikt w nie sensie powinien w stronę Jana Większość pewnie powie, że chodzi o popieranie danej partii, albo przynależność do danego. Nie, nie ma wizji pomczek. Wersją zaawansowaną, która pojawiła się w XIX wieku, jest polityka klasowa, czyli np. stwierdzenie, że pracownicy mają wspólny interes, który stoi w sprzeczności z interesem właścicieli firm. Na przykład ci pierwsi będą walczyć o większe prawa pracownicze i stabilność zatrudnienia, a ci drudzy o ograniczenie praw pracowniczych i uelastycznienie zatrudnienia. Polityka tożsamości to inne spojrzenie Czekamy, jak to w że na hmm. mnie tylko jako na zwolennika platformy, Polaka, Katolika czy pracownika pomija inne aspekty mojego życia. Czyli, że okej, okay, proletariusze wszystkich krajów łączcie się, bo macie wspólny interes, ale mimo tego macie też różną tożsamość. W pierwszej połowie XX wieku dostrzeżono, że jeśli na przykład w tym jednoczeniu proletariackim zignorowano kwestię praw kobiet, no bo wiecie, bycie proletariuszem łączy wszystkie kraje, czy tam wszystkie płcie, a bycie proletariuszką no trochę dzieli, ale przecież mamy wspólny interes, więc droga proletariuszko, jak ja tutaj o niego walczę, zjdź do kuchni i zrób mi kanapkę. W rolach płciowych pogadamy, jak zwyciężymy. A ty, proletariuszu, jesteś gejem? No to może weź tak się z tym nie obnoś, jak ja z moją żoną, co? Bo szkodzisz w sprawie proletariackiej. No, ale to no no jest takie trochę. Nie pi lolo. Powiadomiono sobie, że ci proletariusze, czy tam katolicy, w sensie czybcy platformy, czy Polacy. Nie do końca podoba mi się to, co tutaj robią, dlatego że to jest takie straszne upupienie tego. I. I czyja to ma być perspektywa? W sensie. Takie ujęcie tematu kogoś ośmiesza, a mówimy o rzeczy, która i tak jest dość problematyczna, bo, bo mimo wszystko ja obstaję przy tym, że walkness, tak samo jak z JW, są terminami, których nijak nie możemy odzyskać, są pejoratywnymi, dlatego w ogóle posługiwanie się nimi przez lewicowe osoby zawsze niesie, niesie ten element stygmatyzacji, ale może chłopaki udowodnią, że jest inaczej. Jednak potrafią być różni, bo mają różne tożsamości. Kobiety, geja, osoby niepełnosprawnej, kaszuba. I że te tożsamości to nie jest taka prywatna sprawa, bo one też mogą stać się częścią projektu politycznego. Stąd wziął się hasło prywatne jest polityczne. Czy też to co osobiste jest polityczne. Problemy, które pojawiają się na poziomie indywidualnym, mają zbiorcze rozwiązania. Żadna kobieta sama się nie wyzwoli, ale razem mają szansę. Drugie hasło to intersekcjonalność. Spoko, brzmi strasznie, ale w rzeczywistości jest dość proste. Wracając do naszej proletariuszki, czy tam katoliczki, mamy dwie kategorie. Chrześcijanka i kobieta, ale to nadal bardzo ogólne. W rzeczywistości każdy człowiek jest na przecięciu, czy też intersekcji z łaciny, kilku różnych tożsamości. No Czyli i to nasza jest bohaterka tu jest, jest się zaczynają... z niższej klasy średniej, bardzo z emigrantką. To wszystko się razem nakłada i wpływa na siebie wzajemnie i na przecięciu tych tożsamości znajduje się ona. Czyli w pewnym sensie, im więcej intersekcjonalności, tym większy indywidualizm. Indywidualizm może i brzmi dobrze, ale w kontekście politycznym niekoniecznie. No w końcu zmiany mogą dokonać tylko wystarczająco silne grupy ludzi. Czyli albo wystarczająco bogate, jak ten przysłowiowy 1%, albo wystarczająco masowe. A te masy musi łączyć jakiś wspólny cel. To właśnie w tym kontekście najczęściej bywa używany termin polityki tożsamości, jako krytykę tego, że ITPOL skupia się na takich tożsamościach, które łatwo. hmm pokazać i sprzedać, ale które realnie niewiele zmieniają. Co ciekawe, podobna krytyka jest wysuwana ze strony prawej, jak i lewej. Prawica mówi na przykład, że uprawiany jest postęp w imię postępu i politycy skupiają się na przykład na prawach dla gejów, zamiast pochylić się nad rozpadającymi się rodzinami, których okay. przecież jest większość. Natomiast lewica mówi, że promowane są raczej tożsamości niż realne zmiany społeczne. Na przykład jeśli w USA jest nierówność między białymi a czarnymi obywatelami, to cyk, wybieramy sobie czarnego prezydenta i już wszystko jasne. Każdy może zostać prezydentem, niezależnie od koloru skóry, nierówności zażegnane. A to jest bzdura. To co, to, co oni powiedzieli, jest kompletną bzdurą. Sorry, ale po pierwsze jest to właśnie zrozumienie e, intersekcjonalności na poziomie śpiewaka. Znaczy implikacja, że z intersekcjonalności wynika indywidualizm, jest w ogóle abstrakcyjna. Ponieważ intersekcjonalność jest e, z założenia narzędziem do tego, żeby um, z założenia jest narzędziem. O ile możemy mówić, że teoretycznie, polit e teoretycznie polityka tożsamości może być um, indywidualistyczna w tym sensie, że każdy może sobie przykleić metkę, to to jest to, to, jest to ujęcie, które kompletnie nie rozumie tej feministycznej perspektywy, że intersekcjonalność jako narzędzie powstała po to, żeby zająć się faktycznymi problemami szerszych grup, które być może chociaż w teorii były ujęte w problemach np. feminizmu, to w praktyce nic dla nich nie robiono. Przypomnę, że sufrażyski miały problem między innymi, część oczywiście sufrażystek, nie jest tak, że 100% sufrażystek, ale. E, po, po, tangil, dobrze, ale nie mogę obejrzeć 30 minut i potem odnosić się do 30 minut, bo bardzo ciężko będzie to rozbić na kawałki. A e, sufrażyski na przykład protestowały przeciwko temu, że e, jak to, czarni mają częściowe, także czarni mężczyźni mają częściowe prawa wyborcze, a kobiety nie. I one miały problem właśnie na tym na tym ścięciu rasowym. Tak samo sufrażystki walczyły o prawa białych kobiet. To samo mówiło się o yy, feminizmie drugiej fali. Prawa białych kobiet i interes białych kobiet wychodzący poza kwestie czysto legislacyjne. W związku z czym... E, zrzucanie, że, że intersekcjonalizm jest e, indywidualistyczny jest nierozumieniem narzędzia. Ale spoko. Mówicie, że, to, że, że, że jest coś dalej? Słucham dalej. Trufanto, dziękuję ci, dziękuję ci za suba. Nice. Nowy, przebudony świat. Streśćmy sobie teraz wideo Melera, bo jest ciekawe, a nie chcemy odwoływać Was do materiałów obcojęzycznych. Pod koniec wykładu Meller definiuje wokeism jako nową, wszechobecną formę amerykańskiej religii obywatelskiej łączącej liberalny indywidualizm z winą łamane przez Dumą, która jest oparta na polityce tożsamości i kuracji profili tożsamościowych. Ech, długie to, więc trochę rozpakujmy. Amerykańska religia obywatelska, czyli American Civil Religion, to koncepcja socjologiczna, którą w szczytowej formie opisał Robert Bella. Według niej USA, które jest formalnie areligijne. Tak naprawdę bazuje na specyficznej formie religijności świeckiej, gdzie prawodawcą jest Bóg, będący przemieszaniem Boga chrześcijańskiego, jak i oświeceniowego Boga ładu i porządku. To coś innego niż na przykład w Polsce, która jest krajem katolickim, i Bóg, do którego odnoszą się nasze prawa i tradycje, to po prostu Bóg katolicki z pewnymi specyficznymi naleciałościami. Wina łamane przez duma to podejście do nazizmu, które obrały po wojnie Niemcy zachodnie. Jest to zarazem przyznanie się do winy i do popełnienia czynu, za który nie ma możliwości odpokutować, a z drugiej, jakaś forma dumy, że byliśmy w stanie przyznać się do tej winy i że przez to nasze brzemie jesteśmy w jakiś sposób lepsi. Kiedy zestawimy te dwie rzeczy razem, to mamy kraj, który w taki sposób parareligijny stara się odkupić winy, dzięki którym powstał. Czyli głównie ludobójstwo rdzennych Amerykanów i niewolnictwo. A że to Ameryka, policjant świata i nadal światowy hegemon, to robi to w sposób mocno nawracający i pokazowy. To nie bardzo są ciche, pomniejsze zmiany w prawie, a wielkie, symboliczne gesty. I tu wchodzimy w problem polityki tożsamości. Ona jest bardzo dobra do wielkich symbolicznych gestów, zwłaszcza jeśli weźmie się na cel tożsamości wyraźne i zrozumiałe, jak rasa czy orientacja seksualna. To naturalne. Jeśli pomagasz czarnoskórym lub lesbijkom, masz konkretne mniejszości, czy nawet konkretne osoby, dla których robisz coś dobrego i widzisz rezultaty swojej pracy. Dodatkowo, wokół takich tożsamości łatwo skonstruować projekt polityczny, który może odnieść sukces i przynieść zmianę. Natomiast pomoc, nie wiem, niedożywionym dzieciom, ludziom na wsi cierpiących z powodu wykluczenia komunikacyjnego czy związkom zawodowym nie jest już tak no. Seksowna. Dlatego, jeśli ktoś chce łatwo zbić sobie kapitał polityczny, może to zrobić przemawiając do tych tożsamości. Dodatkowo takie tożsamości są łatwym celem do no, marketingu. Albo te osoby same chcą kupować to, że są wspierane, albo ludzie, którzy widzą niesprawiedliwości, postanawiają wesprzeć tego typu kampanię. No dobra, ale co złego jest w tym, że ktoś chce walczyć z niesprawiedliwością? I wreszcie dotarliśmy do łukizmu. To nie jest walka z każdą niesprawiedliwością, a tylko z tymi seksownymi, wyraźnymi niesprawiedliwościami. To dlatego, jeśli słyszysz narzekanie na lewactwo w filmach. To będzie to raczej reprezentacja osób transpłciowych albo z mniejszości etnicznych, a niekoniecznie popieranie strajków, bezwarunkowy dochód podstawowy czy ekologiczna transformacja ekonomii. Ta druga kategoria rzeczy po prostu, no, się nie sprzedaje. A co gorsza, ta druga kategoria znacząco zagraża statusowi quo. Tylko uwaga, żebyśmy się dobrze zrozumieli: to nie znaczy, że nie warto eliminować transfobii czy rasizmu. Warto. Po prostu wielkie korporacje mogą bez problemu ustawić się po stronie tych spraw, bo nie zaszkodzi to ich interesom. Amazon może mieć transpłciowych dostawców i menadżerów z mniejszości etnicznych, dopóki robole w magazynach zarabiają grosze na wyśrubowanych normach. Mahler przywołuje tutaj teoretykę literatury Waltera Bena Michaelsa, który zastanawia się, jak to jest, że skoro USA tak bardzo ciśnie na sprawiedliwość i różnorodność, to czemu cały czas rosną nierówności dochodów? Odpowiedź brzmi, bo ta różnorodność ma mieć raczej podłoże etniczne. Tylko nasuwa się tu pytanie, czy jeśli 1% ludzi posiada załóżmy 40% bogactwa, jak w USA, i wśród tych ludzi są sami biali, ale przestawimy powiedzmy wszystko tak, że połowa z nich będzie czarna, to czy poprawi to w jakikolwiek sposób poziom życia pozostałych 99%, nawet czarnych? No nie. W najlepszym przypadku może usłyszą, że jak Kanye West jest czarnym miliarderem, to dowodzi, że oni też mogą. Muszą tylko wcześniej wstawać i więcej pracować. Więc w pewnym ograniczonym sensie po takiej zmianie społeczeństwo stanie się bardziej sprawiedliwe, ale czy nie jest to po prostu bardziej sprawiedliwy podział no, niesprawiedliwości? Oczywiście korporacje dobrze o tym wiedzą, podobnie jak opłacani przez nich politycy. Dodatkowo, wokeizm staje się wymówką do odbijania krytyki. O, narzekasz na Amazon, chociaż połowa menadżerów do spraw podwyższania norm to kobiety? No fajnie to pokazuje, jakie tak naprawdę masz priorytety. Co? Ale okej, okay. ja się teraz muszę zatrzymać, ponieważ to, co oni mówią, to jest w dużym stopniu bicie chochoła. W sensie, kto broni Amazona w ten sposób, poza Amazonem? Ja nie widzę zupełnie tego, E, że, e, że, żeby ktoś tutaj wyskakiwał w obronę Amazona, dlatego że ma, że ma kobiety w, w kadrze kierowniczej, tak? E, oni podstawiają podse, przedstawiają jakąś problematykę, która nie ma źródła która nie ma osadzenia w jakiejś konkretnej nie wiem osobie bycie grupie. Że, że kto, że osoby LGBT e, e, są e, zachwycone, że, że korporacje robią, nie wiem, tęczowe puszki Coca-Coli, to posłuchajcie o tym. E... Słyszę opisywanie tęczowego kapitalizmu i performatywnej progresywności jako łokizm, jest tym jak wezmę ekonomię języka za 500. To jest troszeczkę to, nie? że to jest sprowadzanie tak naprawdę właśnie też dwóch innych e, 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 zjawisk, czyli tęczowego kapitalizmu, a, który sprowadza się właśnie do tego, że e, kiedy, kiedy, kiedy przychodzi ten specjalny czas w roku, kiedy wszyscy czują się wyjątkowo i. E, Wiedzą, że za chwilę. Nadejdzie tęcza, powstanie tęcza, czyli w czerwcu. Um, to, to, to wtedy firmy się rzucają i mówią, my jesteśmy największymi przyjaciółmi, tęczy. Zobaczcie, ile tęczy u nas jest. Wyciągnęliśmy, jest trochę przykurzona, bo 11 miesięcy leżała w piwnicy, ale zobaczcie, zobaczcie ile tęczy, tęczy mamy, nie I, i to, to, to jest to jest. Właśnie ten kapitalizm i greenwashing, a nie wokizm. i nie, nie rozumiem osadzenia tego terminu tutaj. E, natomiast e, właśnie ta performatywna progresywność pod tytułem Mamy kobiety, pilotki dronów. E, no, jest bardziej krytykowana niż chwalona, tak? Rozmawialiśmy chociażby o tym wideo z e, CIA. A może na jest przykładem, ale dla normików, zobacz jak coś takiego działa. czy chociażby kwestię Twojego zachwycenia z IKEA, który organizuje że e, Dla imigrantów, jest to poskudne korpo wykorzystujące ludzi. Zachwycenia? Gdzie, gdzie, gdzie w tym co powiedziałem był, był, był zachwyt nad Ikeą? Ja powiedziałem, że dobrze, że to się dzieje, ale za mało. Plus, jest to nie do końca performatywne. E... To chyba nie zrozumiałeś. Powiedziałem, że dobrze, że to się dzieje, ponieważ ci ludzie potrzebują pomocy. To nie znaczy, że firma jest, że, że, że firma nagle stała się super. I jeżeli ktokolwiek tak to odebrał, to nie. Sorry, ale nie. No, trochę, trochę, trochę mocno. E... Jak gdy wychodzę na zewnątrz i widzę tęczową torbę albo elementy e... ubioru, to czuję się bezpiecznie. i osobiście wkurwiam jak ktoś się tylko w negatywnym tonie, jako element tęczowego kapitalizmu. A e właśnie <gry> z tymi tęczowymi torbami od Tigera, który zresztą chyba się wycofał teraz z tych toreb. Eee, to, to, to jest właśnie ten świetny przykład tęczowego kapitalizmu i ty możesz mieć nasze ulubione logo nie eee, e, i, i, i e, to jest e, to jest troszeczkę tak, że tęczowy kapitalizm żeruje na tym, że, że my się czujemy dzięki niemu dobrze Przez to jest bardzo, bardzo parszywy, ale jeżeli będziemy sprowadzać e, wszystko do tego, że to jest wokizm, to nie jesteśmy w stanie prowadzić solidnej krytyki tego problemu. E, w tym sensie, że e, oh, 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 oni są woke. No dobrze, i o czym rozmawiamy? O czym rozmawiałem, Bo krzyczenie, że coś jest woke, to jest to samo krzyczenie, które ja widzę na Twitterze albo w komentarzach na dowolnym, na dowolnym social medium. Że co, że e, teraz, teraz te, te, te korporacje są e, e, woke, przypięliśmy im metkę dzięki nara? Czy, czy, czy zaprzestaliśmy konsumpcji z nich? Czy możecie możecie z dumą powiedzieć, pfff, IKEA? C nie kupuję. Pff. 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 No, większość z nas nie. Dlaczego znaczy, mam półkę z IKEA, Bo mnie nie stać na, na, na półkę z prawdziwego drewna na przykład. Proste. I potrzebuję tutaj jeszcze jedną postawić, też będzie z IKEA, która będzie do, do skompletowana z tym, bo ma, przywiozłem z łodzi tak dużo rzeczy, że na czym się muszę postawić. Po prostu nie mam na czym. I co? I teraz już, już yy, jestem zdrajcą klasy. No nie. Natomiast a, jeżeli chcemy stosować krytykę takiej korporacji, to no musimy to ją robić w rozbudowany sposób, nie? Co ciekawe, tego typu pomysły nie są nowe. W 1929 roku Edward Bernays, zwany ojcem PR-u, zorganizował rzekomo spontaniczny protest, w którym grupa feministek miała pójść w Paradzie Wielkanocnej w Nowym Jorku i w ramach buntu zapalić pochodnie wolności. Feministki były w rzeczywistości wynajętymi aktorkami, a pochodnie, które zapaliły były... papierosami. A całą kampanię finansował przemysł tytoniowy. Widzicie, w tamtych czasach papierosy były postrzegane jako coś wyłącznie męskiego, a tym bardziej jeśli były palone w przestrzeniach publicznych. Pochodnie wolności to zmieniły i postawiły opinię publiczną przed dylematem. Czy jesteś zapaleniem papierosów przez kobiety, czy też uważasz, że one nie powinny mieć równych praw? Więc jak to jest z tymi woke korporacjami? Czy jeśli Marvel w nowym filmie zamieszcza jakieś progresywne woke elementy, to czy lewaki powinny go chwalić? Eee, naszym zdaniem nie. Bo jeśli Marvel je zamieścił, to zostały przetestowane marketingowo jako najbardziej opłacalne. Innymi słowy, to już nie jest progres, tylko mainstream, nawet jeśli boomerzy narzekają. Tego typu treści w hollywoodzkich hitach to nie tocząca się walka kulturowa, jak chcieliby dowiedzieć konserwatyści. A tylko potwierdzenie zwycięstwa w niej, więc znalezienie się w mainstreamie to na pewno powód do radości. Ale dla lewicowców nie będzie to podstawą do wielbienia tej firmy, ani tym bardziej uważania jej za sojusznika. Po co mówiąc. Podsumowując... Ale tu jest znowu, jest. Sprasowujemy dwie, dwie bardzo różne rzeczy ze sobą. Bo. To, to ja, sorry, ale fundamentalnie się nie zgadzam z tym, co powiedzieli. W sensie, e, że, 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 że co, że ja rozumiem, że Marvel wstawia do e, swojego filmu e, osoby LGBTQ, kiedy mu się to opłaci, kiedy to jest wykalkulowane, tak? E, że Marvel. Robi rzeczy tak niesamowicie performatywnie, że, że, że jest to przykre. Ale Marvel nie robi rzeczy po to, znaczy nie robi tych rzeczy po to, żeby popchnąć świat do przodu, tylko po to, żeby odzwierciedlić status quo. Żeby. żeby Dopasować się do oczekiwań tego mainstreamu, o którym mówimy. I bardzo radykalnym ujęciem jest nie, właśnie tego nie powiedział w filmie. Powiedział to, że nie. Posłuchajmy jeszcze raz: może się mylę, może mnie poprawicie. Posłuchajcie, co on mówi, ponieważ to, co on mówi, to jest, czy lewak powinien uwielbić za to Marvela? No nie. Posłuchamy jeszcze raz. Zmieniły i postawiły opinię publiczną przed dylematem: czy jesteś zapalony? Jak to jest z tymi woke korporacjami? Czy jeśli Marvel w nowym filmie zamieszcza jakieś progresywne woke elementy, to czy lewaki powinny go chwalić? Eee, naszym zdaniem nie, bo jeśli Marvel je zamieścił, to zostały przetestowane marketingowo jako najbardziej opłacalne. Innymi słowy, to nie jest to samo, co eee, to jest od, odzwierciedlenie status quo. I jeżeli, jeżeli e, równacie te dwie rzeczy ze sobą, to robicie bardzo duży błąd. Ponieważ, marketingo, po, po, ponieważ e, badania marketingowe, pomijając wszystko inne, e, są... E, te, te grupy fokusowe niestety mają swoje wady. Gdyby grupy fokusowe były takie idealne, to e, nie, nie wychodziłyby takie flopy jak e, Czarna Wdowa. Ale posłuchamy dalej. Skoro zatrzymałem za szybko, zobaczymy. To już nie jest progres, tylko mainstream. Nawet jeśli boomerzy narzekają. Tego typu treści w hollywoodzkich hitach to nie tocząca się walka kulturowa, jak chcieliby dowiedzieć konserwatyści, a tylko potwierdzenie zwycięstwa w niej, więc znalezienie się w mainstreamie to na pewno powód do radości, ale dla lewicowców nie będzie to podstawą do wielbienia tej firmy ani tym bardziej uważania jej za sojusznika. Podsumowując, segment. Tego typu zachowania to tak zwany woke washing, czyli nazwijmy to woke ściemą. Przez analogię do greenwashingu, czyli ekościemy. To sytuacja, w której korporacje wykorzystują język woke, aby przykryć inne swoje nadużycia. I narzekają na nią zarówno Meller, jak i Piekutowski ze Stawiszyńskim. Ale chyba nie ma powodu tłumaczyć dalej, czemu korporacyjna symboliczna ściema jest słaba z lewicowego punktu widzenia. A jak już jesteśmy przy symboliczności, to podsumujmy tym cytatem sławnego aktywisty na rzecz osób czarnoskórych, Malcolma X. Biały człowiek będzie próbował zadowolić nas zwycięstwami symbolicznymi w miejsce uczciwości ekonomicznej i autentycznej sprawiedliwości. A po pierwsze, nie, nie, nie jestem przekonany, że um... cytowanie Malcolma X w tym kontekście odzwierciedlało to, o czym była ta wypowiedź. A, a po drugie. Tu jest. Jeszcze raz cofnę się do, do, do jednego punktu. Narzekają na nią zarówno Meller, jak i Piekutowski ze Stawiszyńskim. Język woke. przez analogię do greenwashingu, czyli eko-ściemy. To sytuacja, w której korporacje wykorzystują język Woke, aby przykryć inne swoje nadużycia. I narzekają na nią zarówno Meller, jak i Piekutowski ze Stawiszyńskim. Ale chyba. A... Ta część. Dokładnie ta wypowiedź. Tu widzę zajebisty problem. Bo. Tak, możemy powiedzieć, że korporacje są chujowe, a w tym kontekście, że robią bardzo dużo złych rzeczy, włącznie z organizowaniem puczów w a, a, tego. Boliwii, tak? Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o przykrywanie, przykrywanie rzeczy, to istnieje przestrzeń między przykrywaniem swoich złych zachowań, szczegól, które, które dużo bardziej moim zdaniem widać w greenwashingu, a dostosowywaniem się do odbiorcy. Sure, greenwashing też jest w pewien sposób. A dostosowywaniem się do odbiorcy. Ale e, nie, e, nie zgadzam się tutaj z ideą tego, że co, że e, Disney, Disney e, ro, wrzuca postaci queerowe, żeby przykryć co? Z, złe traktowanie animatorów to nie jest część dyskursu. Nieuczciwe, nieuczciwy podział płac w filmach, to nie jest część dyskursu. Czy wrzucił queerową postać do Mulan, żeby przykryć e, tych e, wyzysku górów podczas kręcenia tego filmu? Nie. Więc a, jest jeszcze ta przestrzeń, w której a, tak, to dalej jest płytkie w tym, co, co, w tym co, co, co robią tego typu firmy. I ich działania są, 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 są płytkie tak, że jakbyście włożyli palec, co by nie wszedł zbyt głęboko. Ale to nie znaczy jeszcze, że te firmy a, działają tylko i wyłącznie, żeby, żeby zakrywać swoje zło, ale także po prostu dla zysku. I a, myślę, że E, takie właśnie nastawienie, że albo oni wam tylko mydlą, mydlą oczy, żeby, żeby schować coś, co mówicie ważnego, e, co to robią złego, e, jest odbieraniem czegoś osobom, które, które czerpią korzyści, komfort z tych wszystkich rzeczy. Szur, żadna z korporacji nie jest naszymi przyjaciółmi, ale e, dla zysku też cenzurują queer wątki w Polsce. No jasne. Tylko, że dozisz, spójrz na to w ten sposób. Czy możemy powiedzieć, że wstawiają queer wątki do filmu, żeby przykryć to, że cenzurują queer wątki w filmie? No nie możemy. Jak najbardziej, jak najbardziej jest ocena w tym, co, w tym, co powiedzieli. I właśnie z tym mam problem. Jest, yy, natomiast jeszcze przywołanie Malcolma X, które uważam za samo z siebie niewłaściwe. Mimo, że yy, Bazookinier tam widziałem, że yy, pytałaś, yy, czy yy, powiedzieli, że, że całe określenie jest z Awe. Tak, powiedzieli. Na samym początku filmu pada, że, że, że to określenie jest z Malcolm X mówił o dużo większych problemach niż to, że e, ko korporacje robią, robią performatywny, per 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 performatywną, performatywny wokeness. I a, e, no, <grystanie> wydaje mi się bardzo dużym spłycaniem. Używanie um, wypowiedzi Malcolma X do tego, żeby ocenić Marvela, nie ma powodu tłumaczyć dalej, czemu korporacyjna symboliczna ściema jest słaba z lewicowego punktu widzenia. A jak już jesteśmy przy symboliczności, to podsumujmy tym cytatem sławnego aktywisty na rzecz osób czarnoskórych, Malcolma X. Biały człowiek będzie próbował zadowolić nas zwycięstwami symbolicznymi w miejsce uczciwości ekonomicznej i autentycznej sprawiedliwości. Nie bardzo nie podoba mi się to zakończenie. Bardzo mi się to nie podoba. A wiecie, szczególnie, że e, tak naprawdę. E, Rozmowa o Malcolmie X, który w Polsce jest prawie nieznany, bo no nie wiem, chat może mi powiedzieć, ile osób, z ile z Was wie, kto to jest Malcolm X. Podejrzewam, że podejrzewam. Uh, <laughs> uh, A inaczej czy w Polsce? No dobrze, ale, tangio, ale nie rozumiem, nie rozumiem co, co tego. Ile osób wie, e, kto to jest Malcolm X, ile osób wie, kto to jest Martin Luther King... Jr. doktor? E, możemy zrobić ankietą, żebyście nie musieli pisać. Zatrzymamy sobie dwie minuty. Jestem ciekaw, co tego. Eee... Wszyscy wiedzą, że Magnet. No to mówił o tym, że, że to się opłaca. Przecież oni mówią, że jak są takie wątki, to można ścierzyć, ale nie z tego, że są te wątki i to mega progresywne postępowanie celowo, tylko że przez obecność jest to pewien sposób prowadzenia do mainstreamu, właśnie ze względu na to, że się opłaca i że przy okazji można zrobić tymi wątkami dobry pierk. Przepraszam, przepraszam, ale, ale to zdanie jest tak długie, że nie jestem w stanie go zrozumieć. Nie próbuję, nie próbuję absolutnie. Eee, upupić tego, co mówisz, eee, tylko tylko tego. Tylko nie rozumiem. Jeszcze raz czytam. Dobra, ankietka się powoli kończy. Willie, uh... really, that's not that, that's kinda not the point. No, tam, gdzie wszystkie streamowe ankiety. Okej. Okay. Wyniki, wyniki są takie. 9 osób zna tylko Kinga, 5 osób zna obu, jedna osoba powiedziała, że nie zna żadnego. Stawiam, że stawiam, że część osób, która w ogóle nie odniosła się w ankiecie też nie ma pojęcia, kto to są obaj. Bo no. Tak mam 15 z 50 osób, które się wypowiedziały. A Malcolm X. Zresztą podobne rzeczy, jak Malcolm X mówił też sam dr Martin Luther King. Tylko, że w dużym stopniu dotyczyło to e, na przykład oferowania e, praw, a, które, które e, były naj, na, najgłośniejsze, a nie dawania im e, wiecie, supportu, tak? W sensie e, jeżeli, jeżeli zgodzimy się na rzecz A, a nie damy rzeczy B i C... To i tak część ludzi będzie ugłaskana, bo daliśmy, e, daliśmy rzecz A, a część ludzi nie będzie wkurwiona, bo nie daliśmy B i C. I niestety tak wyglądał cały ruch emancypacyjny w USA: że to było takie takie szarpanie się. Że za każdą, każdą jedną rzecz, którą każde jedno prawo, każdy jeden przywilej czy, czy kwestię równości, która, która istniała, która istniała e, na przykład, nie wiem, dostęp do. Ziemi rolnej, tak? ponieważ przez lata dyskryminacji osób czarnoskórych, niewolnictwa, doszło do tego, że czarni mogli tylko patrzeć, jak biali zajmują coraz więcej ziemi i zyskują areały do uprawiania. To koniec końców, kiedy doszło do, do, do emancypacji, nikt nie stworzył na przykład programu, który miał ułatwiać czarnym osobom kupowanie ziemi na wsi, żeby oni też mogli wejść w rolnictwo i, i, i uprawiać ziemię. Mimo że teoretycznie byłoby to, byłoby to jakimś wyrównaniem. Konsekwencje redliningu Czyli, czyli podziału na dzielnicy, w których mogą mieszkać czarni, i, mog i nie mogą mieszkać czarni. E, są widoczne po dzisiaj, chociażby po dziś dzień, chociażby przez, e, przez kwestie wartości domów, czy wartości ziemi w lepszych dzielnicach i dzielnicach dla wszystkich. Nie? I takich przykładów jest bardzo dużo, i o tym mówił dr Martin Luther King, a nie, że Disney nas zrobi w ciula. Więc myślę że, myślę, że jest to dość dramatyczne spłycenie tematu. Hipermoralność. Na początku mała dygresja. Ostatnio braliśmy sobie udział w Sebacie Lewaków. Było miło i przyjemnie. Siedzieliśmy wokół pizzy z serem i sączyliśmy sobie adenochrom i dyskusja trwała w najlepsze. Aż ktoś wspomniał o wyzysku krajów trzeciego świata. Ktoś inny poprosił, aby nie używać tego określenia, bo jest krzywdzące i powinno się mówić globalne południe. Na to ktoś inny, już trzeci, zapytał czemu? Przecież ta nazwa pierwotnie nie jest od kolejności, a pochodzi z nomenklatury zimnowojennej. Pierwszym światem były kraje w sojuszu z USA, drugim światem kraje w sojuszu z ZSRR, a trzecim kraje nie stojące po żadnej ze stron. Za to teraz, przez zawarte w nazwie stopniowanie pierwszy, drugi, trzeci, sugeruje, że ten trzeci świat jest gorszy. I ma ono sens, jeśli mówimy o nierównościach, bo jest, no, szczere. Bo teraz już pierwszy i drugi świat nie walczą o zdobycie względów trzeciego, tylko ten trzeci rzeczywiście jest na gorszej pozycji. To nie jest globalna północ, traktująca globalne południe jak równego sojusznika, tylko pierwszy świat, który wykorzystuje swoje wpływy, aby wyzyskiwać trzeci świat, Krajem trzeciego świata była Finlandia i Arabia Saudyjska. Chcemy o tym porozmawiać dalej? Jesus fucking Christ, naprawdę to jest, to, to jest nudne. To co on mówi, Korpo robią dobry PR, mimo robienia chujowych rzeczy yy, typu wyzyski, o których nie jest tak głośno jak jasne. Mając tego świadomość, lewacy nie powinni klaskać uszami, ale nie wyklucza też cieszenia się z tego, że te rzeczy, na których budują ten pierw wchodzą do mainstreamu, trochę jak ty mówisz o IK i miejscach pracy dla Podobny... Okej, okay, teraz rozumiem, co piszesz. Dzięki, dzięki za przepisanie tego. Mm... Kenji, całkiem niedawno było QA na dużo rzeczy, ale... Tak, ostatnio nawet segment o, o anarchizmie zmontowałem na wideo, które być może jutro poleci na, na YouTube. Takie rzeczy wychodzą raczej organicznie, wiesz? Eee... Natomiast, zawracając do. Nie, no takie rzeczy prawdopodobnie e, się tego. Po prostu e, czasem, kiedy ktoś zada pytanie, gdzie, gdzie jesteśmy na przykład pomiędzy tematami, to jest przestrzeń na to, żeby to omawiać. Nie, Louis, ja, ja, rozumiem, ja rozumiem, co ty piszesz, i o ile w dużym stopniu się zgadzam z tym, co, co, co powiedziałeś, powiedzieli, to uważam, że nie można ignorować tego, że medium jest wiadomością. To znaczy, że ważne jest nie tylko to, co mówisz, ale też jak rzeczy mówisz. I w kontekście tego, jak oni przedstawili sprawę, zachodzi bardzo duży problem pod tytułem hej. Ale my dodamy tak dużo oceny, że odbiorcy, który może czuć, że, że na przykład ta, ten performatywny wokeness Marvela jest dla niego ważny, czy dla niej ważny, niestety zadepczemy to, nie? I, i nie pozwolimy, trochę, trochę nie pozwolimy mu się z tego, czy jej się z tego cieszyć. I to jest bardzo ważne rozgraniczenie, bo. Ja mogę, ja mogę robić hatfu na korporacje i mogę mówić, one nie popychają progre, progre, pro, 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 progresu, ale jednocześnie, jeżeli ktoś korzysta z rzeczy, które, które dzięki temu performatywnemu, performatywnemu progresywizmowi korporacje robią. To muszę dać tej osobie przestrzeń na to, żeby ona mogła z tego korzystać. Ponieważ jeżeli moja krytyka tych korporacji sprowadzi się do tego, że zadepczę też tą niewielką przestrzeń, że powiem: 10 miejsc za mało, niech wypierdalają. Jak nie dadzą 100, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To ja mówię, że 10 osobom nie, nie, nie wolno skorzystać z programu. Ikei, a nie, że, że, że jeszcze 90 się należy. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym z tym, jak formułujesz zdanie, jak konstruujesz narrację, ponieważ e, nawet jeżeli e, wprowadzanie gejów do filmów czy, czy osób queerowych do filmów, szerzej mówiąc, e, jest performatywne, to krzyczenie o tym w kółko, że jest performatywne, mówi, nie, obchodzą mnie, nie obchodzi mnie zdanie tych osób, które, które faktycznie nagle czują się reprezentowane, obchodzi mnie to, że ja jestem oburzony. I to jest bardzo duży błąd lewicy. Że e, ja, ja jestem tak skoncentrowany, na, ja Miem. Ja mogę wam podać przykład ze swojego życia, kiedy dokładnie to zrobiłem i potem musiałem się cofać. Był, tym przykładem była ee, Czarna Pantera, gdzie ee, ja obejrzałem ten film i mówię, Jesus, ale to było performatywne, ale to było robione, żeby zrobić absolutne minimum. A potem widziałem reakcję osób czarne, cza, cza, czarnoskórych. I e, mówię. Uff, myliłem się. E, dużo się tu źle mówi o korpo, ale z tego co wiem, niektórzy z Was pracują w korpo. Chodzi o to, że na ten moment życia to jest wygodny wybór, czy nie macie pomysłu, a można w miarę normalizować pomimo tego, że nie macie dobrego zdania o korporacjach. Ken, e, Kenji, to, że krytykujesz system, nie znaczy, że jesteś wolny od bycia jego częścią. To nie jest tak, że istnieje milion, e, milion opcji pracy poza korpo. I tyle, nie? To, to, to się tylko do tego sprowadza. Ale dalej możemy, wiesz, e, to, że ja czegoś, że, że nie chcę, żeby na przykład korporacje istniały w przyszłości, nie znaczy, że teraz, jeżeli tylko dotknę pieniędzy od korporacji, to, 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 to staje się lewakiem wyklętym. No, i e, mówię, mam problem z tym, co mówią. I na przykład, e, Louis, widzę, że mówisz, że, że tak czytasz to, co oni powiedzieli. No, ja czytam to troszeczkę inaczej. Czytam m.in. E, to, to inaczej, przez to, że jeszcze musieli swój punkt widzenia podkreślić tymi słowami Malcolm X, które w tym kontekście były źle użyte. z niego surowce i przenosząc tam swoje śmieci i nieopłacalną produkcję. Z tym trzecim światem to trochę jakby w rozmowie o niewolnictwie powiedzieć, że nie używamy określenia niewolnik, bo jest stygmatyzujące. Mówimy o osobie. A to się, nazy a to, to, to się nazywa hochoł. Kto tak mówi? Kto, kto mówi, nie używamy określenia niewolnik, bo jest stygmatyzujące? To jest drugi raz, kiedy ktoś coś mówi. Z tym trzecim światem to jest tak, jak z określeniem inwalida. Albo z określeniem. E, głuchoniemy. Mówi się głuchy, tak? A... No, nie można do tego tak sprowadzić. To miała być metafora. Metafora czego. Przepraszam, ale. Wiecie, ja uwielbiam gości zmyśleć głębiej, ale to nie znaczy, że jeżeli popełniają błąd logiczny, a stawianie takiego hochoła, jeżeli ktoś by powiedział coś, czego nikt nie mówi, jest błędem logicznym, to, ja, to mnie nie wolno powiedzieć: Ej, tutaj zrobili coś coś nie okej. Okay. No come on. A być może to zi? Osobach ekonomicznie ubezwłasnowolnionych. Tyle, że, kurde, problemem wol- niewol... Przepraszam, osób ekonomicznie ubezwłasnowolnionych nie jest to, że są stygmatyzowane, tylko to, że są, no, zniewolone. I ta nasza niestygmatyzacja praktycznie nic tu nie zmienia, a może nawet pogarsza sytuację, bo maskuje realny problem grzecznym językiem. Zmieniając określenie, nie zmienimy sytuacji ekonomicznej niewolnika ani sytuacji kraju trzeciego świata. Podobnie, zdaniem naszego trzeciego rozmówcy, globalne południe to takie ładne neoliberalne hasło, które maskuje realny wyzysk. Dla porównania, przyjrzyjmy się pogardliwym i stygmatyzującym określeniom na dowód tego, że globalne południe stygmatyzuje, ukrywa wyzysk. Bo tutaj znowu, tu bardzo ważnym problemem jest to, że e, jako osoba, która uczestniczyła w tej dyskusji, wiem, że nie ma na to dowodu. Powiedzmy osoby LGBTQ. Tutaj już same słowa są ważną częścią problemu, którym jest właśnie propaganda i stygmatyzacja. Jeśli spowodujemy, że ludzie przestaną używać ich na co dzień, będą używane już tylko przez jawnych homo i queerfobów, więc osoby używające tych słów same będą wykluczać się z przyzwoitej części społeczeństwa. Propaganda dotyka czegoś ważnego. Że co, 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 przepraszam, przodzumieni... nie, nie, przepraszam, ale nie zrozumiałem tego. Tylko, że globalne południe to nie ten sam zbiór państw, co kraje trzeciego świata. Oczy, oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałem, Finlandia była krajem trzeciego świata w tej e, imperialnej, e, w, w tej e, imperialistycznej narracji. Arabia Saudyjska była krajem trzeciego świata. Czy chcemy dalej? Czy, 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 czy e, na, aby na pewno mówimy o tych krajach, kiedy dzisiaj używamy określenia kraj trzeciego świata? Nie, nie zawiera Australii. Liberalne hasło, które maskuje realny wyzysk. Dla porównania, przyjrzyjmy się pogardliwym i stygmatyzującym określeniom na, powiedzmy, osoby LGBTQ. No okej. Okay. Tutaj już same słowa są ważną częścią problemu, którym jest właśnie propaganda i stygmatyzacja. Jeśli spowodujemy, że ludzie przestaną używać ich na co dzień, będą używane już tylko przez jawnych homo i queerfobów, więc osoby używające tych słów same będą wykluczać się z przyzwoitej części społeczeństwa. A okej, okay, dobra, w dotyka czegoś ważnego: że progresywiści będą zmieniać z jednej strony porządek symboliczny, jak słowa, a z drugiej, już konkretny porządek społeczny, jak zniesienie niewolnictwa. I jeśli wrócimy do walkwashingu, zauważymy, że na tym właśnie polegał problem. Te... Jesus fucking Christ. Tak? Globalne południe zawiera Chiny i Japo Japonię? Globalne południe określa kraje rozwijające się, i Chiny zdecydowanie takim krajem są, mimo że są bardzo potężną gospodarką. Japonia jest krajem rozwiniętym, Australia też. Jakby ktoś miał wątpliwości. Mi się wydaje, że Ty trochę nie rozumiesz, że im nie chodzi o język, tylko o to, że obsesyjne policjonowanie języka hamuje rozumienie. Co ty właśnie powiedzia powiedziałaś? Nie chodzi o język, tylko o policjonowanie języka, czyli chodzi o język. Co to za bzdury są? Omijasz końcowe mojego wideo. Nie, nie omijam. Po prostu mam inne zdanie. Ale dziwnym trafem wychodzi na to, że to nie ja jestem kurwa walk police, tylko mnie nie wolno mieć innego zdania. Jesus fucking Christ. Dla normika się łapie Japonia udowodnij to, pomijając fakt, że nie rozmawiamy z normikami, tylko mówimy o lewicowej interpretacji tematu. Widzimy, że od samego początku z założenia masz inne zdanie. Co, co, to, co to znaczy, nekuro? Wy zaczynacie, zaczynacie wchodzić jakąś dziwną, dziwną narrację, że jeżeli powiedziałem, że oni tutaj nie mają racji, to kurwa, nie wiem, próbuję podpalić świat. Powiedziałem, że nie mają racji, koniec, kropka. Na tym polega komentowanie rzeczy. Kurwa, to jest debata pod tytułem. O, nie powinniśmy być zbyt wrażliwi. Nie powinniśmy wchodzić w tematy, które. Nie powinniśmy się dopierdalać specjalnie do tego, jak ludzie mówią niektóre rzeczy, ponieważ e, no, nie, nie warto to ogranicza dyskurs i w ogóle. Ale jak ktoś powie, że. Hmm, może jednak używacie złych przykładów, to jest nagle. O, nie mów tak, nie wolno. Nie wolno. Dzieci, to nie jest ograniczenie dyskursu, bo mówię, to ja. Kurwa ludzie, nie powiedziałem, że myśleć głębiej są, nie wiem, kosmitami, albo że teraz zdradzili lewicowe wartości. Powiedziałem, że się z nimi nie zgadzam. Jak zamierzacie mieć z tego powodu rozwolnienie, to zapraszam do kibla, a nie kurwa do dyskusji tutaj. Czemu się denerwuję? Bo kurwa widzę, że omijam klucz całego wideo. Przepraszam, że nie mam kurwa Galaxy Braina, które umożliwia wybranym e, zrozumieć to wideo. Ale może jeżeli ja jestem kurwa takim tumanem, który nie rozumie tego wideo, to może to jest wideo, które niestety nie dociera do wszystkich. I jak trafiam do takiego kretyna jak ja, to ewidentnie nie działa. Kurwa mać! Te wszystkie firmy dokonywały symbolicznych zmian, aby uniknąć zmian realnych, czy też aby przykryć własne nadużycia. Więc mamy ten element łokizmu. Przesadna fiksacja na porządku symbolicznym, jak na przykład język. I doskonale pokazała to ta sytuacja na Sabacie, bo gdy trzeci rozmówca odmówił przyjęcia terminu Globalne Południe, to dyskusja w zasadzie się zakończyła i przerodziła w to, że on nie chce zaakceptować jednej obowiązującej narracji. Sam wyzysk kraju trzeciego świata poszedł w odstawkę, a byliśmy tak blisko rozwiązania go, i nawet by nam się to udało, gdyby nie te łukistyczne dzieciaki i ten ich wścibski pies! To pokazuje hipermoralność łokizmu, na którą zwracali uwagę też Piekutowski i Stawiszyński jako aspekt religijny. Wszystko musi kwalifikować się do dobra lub zła, a wszystko co nie jest z nami, jest złe. W naszym przykładzie interesująca perspektywa została uznana za złą, bo używa zakazanego języka. Tyle. Że... Nie kurwa nie używa zakazanego języka. I właśnie to jest problem w całej debacie o łokzizmie. Tu nie chodzi o zakazany język. Tu nie chodzi o to, że kurwa otwieramy magiczny tom e, ze schowanymi tajnymi terminami. Tu chodzi o to, że jeżeli. A, przychodzisz do mnie do domu. Jeżeli że w ogóle, nawet nie musisz przychodzić do mnie, muszę to zrobić na ulicy. Jeżeli idziemy razem ulicą i mówię, proszę, nie straj na chodnik, a ty powiesz. Kiedyś się zwykło było srać na chodnik. Sranie na chodnik? Spoko. To mogę poczuć, że to jest nie okay. I tak, teraz ja hiperbolizuję. Bo tu nie chodzi o to, co kiedyś było akceptowalne. Co kiedyś było OK. Tylko chodzi o sformułowanie prośby. I to powiedział pan S wyraźnie. Że, zosta że, że padła Prośba o nieużywanie języka, nie nakaz. I być może ciężko jest zauważyć to, że na taką prośbę nieużywania jakiegoś języka, jak ktoś odpowiada, ale mi wolno, to wcale nie prowadzi rozmowy w dobrej wierze. I utrzymywanie, że no, to ten walkizm nas zawiódł, jest Zajebiście nieuczciwe. To nie z nas zawiódł. Ja mówię, mówię do Ciebie, proszę zrób coś albo proszę nie rób czegoś, a ty mówisz, nie, mnie wolno. To nijak nie jest rozmowa o tym, czy ja religijnie podchodzę do jakiegoś terminu. Nie możemy. Widzicie, to jest właśnie to. Walkism w tej narracji jest taką piękną klatką. I albo jest się na zewnątrz tej klatki, albo jest w środku tej klatki. I nagle okazuje się, że osoby w środku tej klatki z automatu nie mają racji. Proszę cię, nie używaj słowa. Yy, yy. Kraje trzeciego świata, bo jest stygmatyzujące. Ale kiedyś kraje trzeciego świata y, to była Unia y, y, krajów, które nie były w y, amerykańskiej ani rosyjskiej, znaczy sowieckiej sferze interesów. Mhm. Ale teraz czyta się ten język inaczej. Teraz, te, te, teraz mówi się to oceniająco. Więc a, proszę nie używaj. Ale jak mam zamiast tego mówić globalno-południe, to to przykrywa wyzysk. No ale chwila. Przecież kraje trzeciego świata nie były o wyzysku, tylko były o byciu poza imperialną sferą Ameryki i ZSRR. Więc też nie były o wyzysku. Więc w jaki sposób... W jaki sposób e, o, to, 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 to nie przykrywa wyzysku. Chyba... Że mówisz kraje trzeciego świata, jednak ze względu na gradację, i wtedy oryginalny argument jest kompletnie bez sensu. Więc tu nie chodzi o to, żeby odwołać się do jakiegoś historycznego ko ko kontekstu, tylko chodzi o to, żeby móc używać tego stygmatyzującego języka, bo to jest ważne. Mówię słowo na M, bo kiedyś, tak się, bo kiedyś używało się go w pozytywnym kontekście. I ja teraz też go używam w pozytywnym kontekście. Mówienie czarny, a przykrywa e, oryginalny kontekst. O czym my rozmawiamy? To jest, to jest religijne podejście do czegoś? Czy może nadawanie sobie jednak przywileju do tego, żeby zachować się tak, a nie inaczej? Że kiedy próbujemy jednoznacznie podzielić świat na dobro i zło, to tego zła robi się bardzo dużo, i nagle do każdej osoby można przypisać jakieś problematyczne wypowiedzi lub zachowania. A że zła nie tolerujemy, to ciach, trzeba ją wywalić. I z początku naszej przygody z lewicą, Mam nadzieję, to że nie, prosto, ja ale z czasem ilość wykluczonych perspektyw rośnie, a obszar, w którym możemy się poruszać, aby nie dotknąć czegoś problematycznego, maleje. Aż w końcu rzeczywiście można zacząć wyglądać jak karykatury z prawicowych memów. Ale wiecie co, ale to jest. to jest troszeczkę. Nie, przepraszam. To jest bardzo prawicowa narracja. Mam e, całą, cały, ca, cały zespół, l, ca, całą grupę ludzi, którzy operują tym językiem. Czego, czego dokładnie nie potrafią te osoby powiedzieć? Gdzie, 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 gdzie następuje ten styk, że jak ktoś powie słowo na M, to ja nagle przestaję cię rozumieć? Bo jeżeli prawdą jest, że, ten, że, 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 że mówienie, że odebranie terminu kraj trzeciego świata sprawia, że nie potrafimy się komunikować, to jaki jest dowód na to? Bo to jest bardzo ważny, to jest ważny argument w tej dyskusji. Jeżeli zaczynamy przypominać karykatury z, 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 z memów, to... Uh, czy ja już jestem w takim razie karykaturą? Kiedy odmawiam mówienia, kraj trzeciego świata? Chciałbym to wiedzieć. I chciałbym wiedzieć, w jaki sposób mam nie odbierać tego negatywnie. Jako oceny mnie. Bo to jest bardzo duży problem. Zostaję poinformowany o tym, że ja podchodzę do czegoś religijnie. No więc jeżeli, czy, czy, na, pra, czy, czy, czy na czacie e, są, są osoby, które uznają, że jeżeli, e, zakum, że, że jeżeli e, ja teraz im powiem, że hej, wy podchodzicie do rzeczy religijnie czy fanatycznie, to czy powiedzą, a okej, okay, używasz neutralnego określenia w stosunku do nas. Ma, mam takie osoby na czacie? Bo. Nie? Nie wydaje mi się. Muszę podać uzasadnienie. Uzasadnienie jest takie w tej narracji, że ogranicza możliwość komunikacji i staje się jak prawicowy mem. Pytanie brzmi do Z. Eee, czy, jeżeli ci powiem, że podchodzisz do czegoś fanatycznie i religijnie, to czy uznasz to za neutralne określenie? No właśnie, więc dlaczego. Eee, dlaczego. Dl dl eee, jak można uznać, że. Eee, ja się wypowiem o Walkness i ludziach, którzy mówią, proszę nie używaj tego terminu, ponieważ. To jest przykład, z którym operujemy. I twierdzę, że ci ludzie są fanatykami, którzy. I to jest. Ja, ja prowadzę ne neutralny językowo dyskurs w ten sposób. No, come on. Polaryzacja. Ok. Teraz odniesiemy się do obaw, które część z was może ma, bo nasz ton brzmi dla nich znajomo. No tak, my w Myśleć Głębiej byliśmy sobie fajnymi lewicowcami. Bogu ducha winnymi, aż tu nagle. Nie było yy, Estilia neutralnego określenia. Właśnie chodzi o to, że implikacja, że ja do czegoś podchodzę religijnie, jest implikacją, że ja nie podchodzę do tego racjonalnie. I że druga strona posiada. Racjonalne spojrzenie na temat, na który ja nie patrzę racjonalnie. To jest. Z miejsca eliminujący moją pozycję w dyskusji. E, zabieg. Jakie było. E, jakie byłoby określenie neutralne dla mnie? Powiedzenie, że widzę przestrzenie, gdzie osoby a nadmiernie właśnie woke e, ograniczają dyskurs albo że takie nastawienie do na przykład języka może ograniczać dyskurs i z tym z miejsca się zgadzam może często ludzie którzy, którzy faktycznie go ograniczą do naprawdę mocno pierdolnieni ale Eee, no, to nie znaczy, że istnieje właśnie klatka, w której zamykamy grupę ludzi, która chce funkcjonować w pewien sposób. A tutaj mamy do czynienia dokładnie z tym. Mamy klatkę, w której są zamknięci ludzie. I... Bach! Te hipermoralne lewaki nas wzięły i skancelowały! Tylko dlatego, że się z nimi nie zgadzamy! A my przecież jesteśmy lewicowi do szpiku kości! Nie ma większych feministów od nas! A tylko chcieliśmy powiedzieć prawdę o trans kobietach, albo gejach, jak to krzywdzą sprawę lewicową! Nie, to nie! Panie S, bierzemy zabawki i idziemy do TVP! Kochane- Teraz ja muszę zrobić pauzę. Ponieważ... Powiedziałem coś, potem się wkurwiłem, a teraz czuję potrzebę powiedzieć to jeszcze raz. Chłopaki zmyśleć myśleć głębiej robią zajebistą robotę. I bardzo szanuję to, co robią. Uważam, że a, w tym miejscu, tym wideo, nie zrobili dobrej roboty. Ale jednocześnie uważam, że jeżeli chcecie pewnego pluralizmu, Lewicowej komunikacji, absolutnie powinniście ich obserwować. Bo zdrowe podejście do lewicowych narracji, do lewicowej dyskusji jest takie, że czasem oni popełnią błąd, czasem ja popełnię błąd i się nie poprawię, czasem, nie wiem, pro publico bono albo aaa, yy, yy, lewy interes. Albo ktokolwiek inny też popełni błąd. Popełnianie błędów nigdy nie powinno prowadzić do, do, do odebrania karty Lewaka. Nie w taki sposób. Robienie okropnych rzeczy jak najbardziej. Jednocześnie uważam, że ten kawałek materiału to okropny hochoł, który. Yy... Ma wywołać poczucie winy w ludziach, którzy mają naturalnie emocjonalną reakcję na ich noses w tym wideo. Jest tak. Zgadzam się. Ale uważam, że e, szczególnie po moich emocjach, powinienem jak najbardziej podkreślić to, że tu nie ma kosy nie ma wojny. Ostatnie czego potrzebujemy, to żeby, żeby, żeby e, e, good folks się, się, się kłócili, tak? Możemy, możemy przyjąć, że, że ja mam po prostu dramatycznie odmienną, e, odmienne zdanie w tej kwestii, i ja nie potrzebuję grać z nimi w pingponga też. I teraz się wymieniać 15 razy tym tematem, tylko e, jasno powiedzieć to nie jest to, z czym się zgadzam. Zwróćcie też uwagę, że i. To też jest moje świadome korzystanie z języka. W żadnym momencie nie powiedziałem pan N czy pan S jest taki. Nie obchodzi mnie tutaj w całej tej rozmowie ich ocena. Ich argumenty wolno mi krytykować, należy je krytykować. To jest część rozwoju, żeby, żeby przyjmować krytykę, żeby się uczyć, żeby tego. Natomiast te statementy tutaj, te wyrażenia dotyczące tego, jak świat działa, jak ci ludzie są i tak dalej, no niestety fundamentalnie się z nimi nie zgadzam. Nie, nie meldy ludzi, Szczególnie, że każda wiedza deewaluuje, de na przykład w ekonomii, to nauka, spo a społeczeństwo się zmienia i będzie zmieniać, tylko niektórzy ciągle tego. O... Tak. Tak. Kenji ma szację. Nie ma co, nie ma co zostawiać w kurwionych komentarzy pod filmikami. Ale mówię. Kurczę. Zostawcie followa, myśleć głębiej. Jeżeli was przekonałem, powiedzcie, że nie zgadzacie się. Zostawcie im komentarz, potem nie zgadzacie się. Nie, nie wyje pani kłamcy i manipulatorzy, Tylko powiedzcie: "Hej, nie zgadzam się z wami". Zrobicie im ruch. Algorytm się ucieszy, że ktoś ich komentuje. Natomiast a to to, to jest tyle, nie? No i kochani, nic takiego nie padnie. Nie zmieniły nam się poglądy, nie mamy nic wstydliwego do powiedzenia. A dla niewtajemniczonych to było nawiązanie do pewnych osób, które zostają wykluczone z lewicy za swoje poglądy, jak chociażby tak zwane TERFy. TERF to skrót od trans reakcyjna feministka, czyli taka feministka, która walczy tylko o cis kobiety, a trans kobiety gnębi. Choć zazwyczaj wydaje się, że to raczej gnębienie trans kobiet i trans mężczyzn jest u nich na pierwszym miejscu. Tego typu osoby są niemiło widziane na lewicy i to bynajmniej nie dlatego, że teraz lewica żre się teraz sama sobą. Po prostu przegapiły moment, kiedy ich poglądy stały się boomerskie, bo zatrzymały się na drugiej fali feminizmu jakoś przed latami 90. To, że lewica je wyklucza, nie jest przejawem hipermuralności, tylko no... Zwyczajnej moralności. Po prostu lewica ma pewien zestaw poglądów, co do których jej większość demokratycznie się zgadza. I zalicza się do nich troska o mniejszości, w tym osoby transpłciowe. I teraz, nieważne jak bardzo takie terwki będą płakać, że zostały wykluczone przez grupę woke dzieciaków, to nie był wokeizm, tylko wykluczenie przez znaczną część lewicy. Co. W... To jest fatalna linia argumentacji. To jest bardzo zły sposób. Bardzo zły sposób. Nie dlatego, że nie mają racji. Nie dlatego, że wykluczenie przez terfów to nie jest łokizm. To dlatego, że przypisali sobie właśnie w tej części, w tym segmencie, przypisali sobie prawo, wręcz wyłączność do oceny tego, kogo wykluczać można, a kogo nie można. Co jest łokizmem, a co łokizmem nie jest. I. To jest bardzo nieładny zabieg. To jest naprawdę bardzo nieładny zabieg. Bo ktokolwiek, kto przyjmuje sobie taką pozycję takiego arbitra, który mówi, hej, ci okej, okay, ci nie okej, okay", prędzej czy później będzie się mylić. Po prostu. Mało tego, daje sobie władzę nad innymi. Daje sobie prawo do tego, żeby mieć bardziej rację niż inni. I to jest super okej. Okay. Widać po tym, że te osoby zazwyczaj zaczynają współpracę z prawicą, czasem skrajną. Więc nie, śnieżynko, to nie cała lewica jest łok i zła. Po prostu twoje poglądy są przestarzałe. To ten sławny canceling, o którym tyle się mówi i który może znaczyć wszystko i nic. Czasem bierze się z hipermoralności, a czasem po prostu z natury danej opcji politycznej. Co ciekawe, wowkizm ma też miejsce po prawej stronie, gdzie można zostać wykluczonym za to, że nie wiem, nie potępia się wystarczająco mocno tęczowej flagi. To byłoby właśnie wykluczenie przez łok prawicę, kiedy ktoś za mało skupia się na mniej ważnych, tożsamościowych elementach polityki. Piekutowski w podcaście podaje jako przykład prawicowego łokizmu zamieszanie wokół obrazu Maryi z tęczową i wspomina bycie też kancelowanym przez to, że śmiał wypowiedzieć się w tok FM. Dobra. W każdym razie, polaryzacja. Jeśli znasz nasz kanał, to dobrze wiesz, że nie przepadamy za tym określeniem. Okej, okay, chłopaki teraz zrobili, szczególnie w kontekście tego, co, co było przed chwilą, tak krótki przykład, który jest tak nieugruntowany, jest bardzo słaby. Występuję też na prawicy, ale nie pochylimy się nad nim i... sorry. Okej... Okay. To hej, Willi. Snów? Tleniem. i często naśmiewamy się z centrystów płaczących, że teraz społeczeństwo coraz bardziej się polaryzuje zamiast się dogadać. Jeśli nie wiesz, to w wielkim skrócie. Dogadywanie się jest zawsze możliwe w dość wąskim zakresie, a iluzja dogadania się światowego i wewnątrzkrajowego krajowego polegała na tym, że wiele opinii zostało całkowicie wykluczonych z dyskusji. Aktualnie trwająca polaryzacja to wynik tego, że ludzie są zmęczeni tym zgniłym kompromisem, który nie przyniósł nam obiecanego dobrobytu, a tylko rosnące przepracowania, nierówności i katastrofę klimatyczną. Więcej na ten temat dowiesz się w naszym wideo o polityczności. O, tutaj. Ale, ale! Tym razem coś jest na rzeczy z tą polaryzacją i zwracają uwagę na to Piekutowski ze Stawiszyńskim. Nie mówią o nierównościach, tylko o mediach społecznościowych i tym, jak wynagradzają przemawianie do swojej bańki i emocjonalne wypowiedzi wyciągnięte z kontekstu. Zanim przyjrzymy się, jak to działa w łokizmie, przypomnijmy sobie, jak w polityczności rozumiemy wroga, czyli opcję polityczną, z którą nie możemy uzyskać porozumienia. Nie jest to ktoś zły. No teraz możesz zapytać, no ej zaraz, jak to? Wroga jest się gotowym zabić, ale nie jest on zły? No tak, bo zło to etyka, a wróg to polityczność. Schmidt by powiedział, nie mieszaj kategorii. Możesz sobie swojego wroga nazywać złym, ale to jest już poziom polityki, przepychanek i generalnego obrzucania błotem. Ale to nie jest coś, co leży w naturze podziału przyjaciel wróg. W ogóle z tym podziałem to jest tak, że jak się udaje, że go nie ma i że wszyscy jesteśmy w stanie się dogadać, to polityczność schodzi albo do kategorii etyki, i wtedy mówimy o dobru lub zło, albo do ekonomii, i wtedy mówimy o zysku lub stracie. Jednak żadne z tych dwóch nie daje sytuacji nierozstrzygalnej. No bo przecież każdy wie, że etycznie lepiej wybrać dobro niż zło, a ekonomicznie lepiej wybrać zysk niż stratę. To nie jest dla nas nic nowego. Widzimy, że obie strony sporu politycznego coraz bardziej zajadle się oskarżają i rzeczywiście przechodzą na poziom etyki. Ta druga nie jest tylko przeciwnikiem, a jest wrogiem. Jest zła. Taka strategia działa na wyborców i rzeczywiście jest skutecznie podsycana przez media społecznościowe. I na niej też opiera się walkizm. Z jedną zasadniczą różnicą walkizm jest hipermoralny. A to znaczy, że nie doszukuje się zła tylko w grupie wroga, a również wśród sojuszników. Bo w epoce mediów społecznościowych to świetny sposób, aby szybko się wybić. To szansa na bycie zauważonym i pokazanie, że jest się czystszą osobą, od tej, której to zło wypominamy. To jednak brzmi trochę cynicznie i nie sądzimy, aby większość walkistów robiła to świadomie. Oni naprawdę chcą stworzyć lepszy świat i lepszą przestrzeń dla ludzi, tylko niestety w hipermoralności łyżka zła potrafi zepsuć beczkę dobra. A zatem te osoby będą atakować również sojuszników, którzy są tym złem skalani. Znowu. I tu znowu mamy e, bardzo e, hipotetycznego wroga, który de facto jest niedookreślony. Ponieważ, przepraszam, co? Chcecie powiedzieć, że tym atakującym ludzi przeciwnikiem, który gryzie wszystkich, także swoich, jest osoba, która mówi: hej, proszę, nie mów w ten sposób? Jeżeli tak. To, to... słabo. Czym jest Wookiee's? Czy to jest Marvel? Czy lewacki purysta? Wszystko. Wszystko. Jest wszystkim naraz. Jestem całkiem pewien, że to przede wszystkim mimo wszystko fasze nękali, nie? Tak, śpiewak jest kimś absolutnie hipermoralnym. Jego moralność ponad wszystko. I właśnie dlatego mam problem z tym terminem w wokizm, ponieważ on zakłada, że istnieje pewne wychylenie w lewo, które istnieje w sferze języka, które i nie istnieje w sumie chyba w żadnej innej. Nie do końca rozumiem, jak on ma działać, a... bo w sumie jest taką, a... takim strasznie rozmytym terminem, o którym rozmawiamy już od godziny, a... który. Jest wszystkim i niczym naraz i jest tylko w języku, ale także w korporacjach. Ale w sumie nawet nie ma do końca wspólnego nic z intersekcjonalnością, która padła na początku. Poza tym, że intersekcjonalność, apparently, jest zła, bo, pozwala, bo jest indywidualistyczna i pozwala przypinać ludziom metki, i póki co jeszcze nie zostało zweryfikowane to stwierdzenie a wymówiliście, hej, obejrzyj do końca i zobacz. Uh, więc, uh, you know. Chyba nie jestem przekonany do idei walkizmu. anegdota. Jakiś czas temu pan S. rozmawiał ze swoim znajomym, nazwijmy go Z. Z jest progresywnym. Nawet mega, zwłaszcza jak na swoje otoczenie. Jest tej legendarnej klasy ludowej, o której wspominają lewicowi publicyści. Że ją widzieli kiedyś raz przez okno w Intercity. W każdym razie, mówiąc o czymś innym, Z użył określenia transseksualiści. I teraz. Od tego słowa się odchodzi, zwłaszcza w Polsce, gdzie lepszym pojęciem jest transpłciowy. Nie jest kalką z angielskiego i nie kojarzy się z korygowaniem seksualności. Tylko czy był sens poprawiać wtedy Z? Naszym zdaniem nie, bo pewnie Po co Z miałby się nauczyć czegoś? Po co, po co miałby się dowiedzieć, dowiedzieć nie, nie. Ale posłuchajmy dalej, może będzie wyjaśnienie tego, bo... Wszyscy byliśmy kiedyś w podobnym miejscu, kiedy chcemy komuś coś opowiedzieć, a ten nagle wyskakuje z... No, ciekawe to co mówisz, ale tak naprawdę to powinno się mówić... <laughs> Na tym sabacie z przykładu wcześniej usłyszeliśmy zarzut, że trzeba było to zrobić, bo inaczej Z użyje tego terminu przy osobach transpłciowych i będzie im niekomfortowo. Czyli fajnie, że jesteśmy lewicowcami, ale jesteśmy za mało lewicowcami, bo nie poprawiliśmy Z, a poprawienie Z wysłałoby znowu do niego komunikat, że on jest za mało lewicowy. Czy bezstanie sojuszników to na pewno dobra strategia? Kurwa, przepraszam, ale chłopaki, chłopaki, co wy tu zrobiliście? To jest hochow, to jest. Tak koszmarny chochoł, że to się w głowie nie mieści. Nie. Jeżeli powiem komuś. Hej, proszę, nie używaj tego terminu, a nie użyj jakiegoś dziwnego zdania, które jest trochę bez sensu tytułem. To ciekawe, co mówisz, ale nie mów tak, bo dlaczego miałbym tak mówić? A To mogę powiedzieć. Hej. Czy możesz, proszę tak nie mówić? Przeszkadza mi to. Koniec. I, I co? I teraz. W jaki sposób to jest ocena czyjejś lewicowości? Co to ma w ogóle wspólnego z oceną czyjejś lewicowości? Gdzie, gdzie, gdzie tutaj wy, wychodzi e, w ogóle jakakolwiek weryfikacja czyjejś lewicowości? O, o, o czym to jest rozmowa? Czy jak powiem komuś, nie mów proszę kurwa, albo nie bluźnij, proszę przy mnie, to sprawdzam jego lewicowość? Czy może po prostu nie lubię, jak, jak ktoś mówi, kurwa przy mnie? Albo jak ktoś krzyczy. No, come on, to, to, to już jest naprawdę nieuczciwe. No. Cóż, na pewno umożliwia zdobycie rozgłosu na Twitterze, daje większą szansę na dotarcie do naszych potencjalnych odbiorców i wyróżnienia się spośród innych aktywistów. Pytanie tylko, czy wyróżnienie się, zagnojenie innych jest dobrą, długoterminową strategią? Jeśli to przeciwnicy, to pewnie tak. Ale jeśli to potencjalni sojusznicy, to niekoniecznie. Sojusznicy nie muszą, nie, nie, nie powinni się uczyć nowych terminów. Tak? To jest to, co mam wyciągnąć z tego? Nie, nie, uczmy, nie uczmy ludzi po naszej stronie nowych terminów, bo jak się nauczą nowych terminów... Ja, nie wiem, nie potrafię prześledzić tego, tego toku myślenia. Co, 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 co tu, gdzie tu jest gnojenie? Przepraszam, ale ja naprawdę tego nie rozumiem. Na jakim etapie powiedzenie komuś, proszę nie używaj takiego języka jest gnojeniem? Ja się autentycznie w tym, o... Mo może Benzedrin be 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 a rację, może, może omija mnie klucz całego wideo, ale ja nie rozumiem w jaki sposób mówienie e komuś proszę nie mów tak jest gnojeniem. Cały materiał ojełk to straszna sprawa, e ale wybijanie się na jechaniu po innych to dobry pomysł na aktywizm, no. Ja nie, nie rozumiem. Nawet kiedy nie chcemy być lepsi od innych, możemy próbować być lepsi od siebie. Niekoniecznie w dobry sposób. W swojej książce, Kancelowanie komików, gdy płonie świat, niestety dostępnej tylko po angielsku, lewicowy nauczyciel filozofii, Ben Burgess, podaje przykład konwencji demokratycznych socjalistów Ameryki, gdzie 1500 delegatów zostało poproszone, aby zamiast klaskania używać tzw. żaróweczek, czyli gestu potrząsania podniesionymi otwartymi dłońmi skierowanymi w górę, bo mogą być osoby nadwrażliwe na hałas. I teraz. Żaróweczki są super, na przykład w trakcie spotkań, kiedy można pokazać swoje poparcie dla mówiącego bez zagłuszania go, ale wymagania od większości, aby dostosowała się do tego typu wymogów mniejszości, które dodatkowo nie są podyktowane realnymi zaleceniami medycznymi, jest... no... dziwne. Zwłaszcza jeśli ta mniejszość o nic takiego nie prosiła, a po prostu większość strofuje się między sobą. Wystarczy... Okej, okay, przepraszam, ale... Tak? Tak? Jaka jest wasza najczęstsza reakcja? jak, nie wiem, na scenie ktoś zrobi, albo ktoś powie coś mądrego, albo tego, jaka jest wasza najczęstsza niewerbalna reakcja na, na, na to, że się z kim zgadzacie, albo że ktoś was, nie wiem, rozbawił, albo no, cokolwiek, co, co, co robicie? Okej, okay, uśmiechasz się, ale chodzi mi o takie, taką jedną rzecz, która. Na przykład, skończyła się sztuka teatralna i wam się podobała, nie? Ale jesteście na żywo, nie możecie pisać. No, klaszę, się, tak? I teraz co? I teraz uważajcie, bo to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sprawa. W brytyjskim parlamencie. nie wolno klaskać. W brytyjskim parlamencie jak mówicie ee, e, jak wszystkim zgadzacie, kto powiedział ktoś coś mądrego, co jest klaska, i mówicie here, here. Czy. To nie są te żaróweczki przypadkiem? Nieuzasadnione zachowanie? A. Mogą tupać, mogą, mogą, mogą walić w blad. Ale nie mogą klaskać. No i co? I, i e, to, 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 jest, to jest uzasadnione zachowanie? To nie jest narzucanie ludziom e, to, to, to nie jest narzucanie ludziom czegoś, co jest nieracjonalne i tego? Bo sprowadzamy, sprowadzamy temat do tego, że o, bo Ben Bergis e, e, powiedział, że żaróweczki, tego I ten przykład jest idiotyczny. W sensie to, to ten pomysł z żaróweczkami, żeby y, osób e, z nadrażliwością sensoryczną nie proszę, jest dość problematyczny, dlatego że jest to zapobieganie problemowi, który niekoniecznie powstał. Tak? I pod tym względem jest tego. Gdyby, gdyby na przykład. ktoś Jest różnica między. Wchodzimy do pomieszczenia, zapalamy światło, a potem ktoś przygasza to światło. Na wypadek, gdyby ktoś był nadwrażliwy, a sytuacją, w której. Ej, ktoś potrzebuje. E, e, przygasić światło. No. Istnieje ta różnica, tak? I. Ja wiem, o jaką scenę chodzi, ponieważ tam była cring'a w cholerę. Bo nawet chyba jest nagranie tego na YouTubie. A, y, gdzie, gdzie ktoś robi awanturę o to, żeby. żeby um, y, właśnie, nie nie, 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 nie pamiętam, czy to były te żaróweczki, Coś. W każdym razie jest filmik, gdzie, gdzie jakaś osoba, pojedyncza osoba na tym na tej konwencji demokratów robi awanturę, ale jednocześnie. To jest osoba, która jest odpałowa i która performatywnie chce być włok. To nie ma nic wspólnego z osobą, która ci mówi hej, proszę, tak nie mów. Bo tu nie zachodzi sytuacja. Ja rozumiem. Chcemy narysować tutaj paralele między tym, że. E, tak długo jak nie ma osób transpłciowych, to można mówić. E, znaczy w okolicy, to można mówić transseksualny. I wiecie, powtarzam to sobie 15 razy, żeby. Zużyć zapas na cały, na cały rok i potem mówić i, i potem, potem tego. Tylko, że to nie jest ta sama sytuacja. Wkręcanie żaróweczek nie jest korektą języka. Nie jest nauczeniem się nowego terminu na coś, na co używaliśmy przedawnionego terminu. Tak, ten, ten przykład z żarówkami to było takie bardzo rozpychanie się łokciami kogoś, kto, kto jest nieracjonalny. Tylko, że problem polega na tym, że chłopaki właśnie podając ten przykład, spychają, spychają ludzi a, z innej kategorii do, do, do tej, gdzie ktoś po prostu był a, niemądry i, i, i zrobił straszną szopkę o nic. I być może próba zrobienia z całego tematu właśnie jakiegoś systemowego zjawiska zamiast odpałów pojedynczych osób jest klucz problemu, jakie występuje w tym wideo. Być może istnieje osobno zjawisko e, tęczowego marketingu, osobno zjawisko performatywnej, e, performatywnego Walkness i osobno zjawisko jakiegoś Dziwnego egocentryzmu, który sprawia, że osoba X chce zarządzać innymi, i te trzy rzeczy mogą istnieć osobno i nie stanowić jednego spójnego systemu. Znaczy on wytykał. Nie, to bo yy, cała ta sytuacja wyglądała w ten sposób, że na tej konwencji demokratów co chwila wchodziły chyba dwie osoby i pouczały ludzi, którzy klaskali. czy powiedzieć, że ten fragment znalazł się w programie prawicowego propagandysty Takera Carlsona jako dowód na szaleństwo lewicy. Tu mamy paradoks wynikający z polaryzacji i hipermoralności. Przed chwilą użyliśmy stwierdzenia wymaganie od większości, aby dostosowała się do wymogów mniejszości. To samo równie dobrze mogą wypowiedzieć prawicowcy, kiedy krytykują powiedzmy małżeństwa jednopłciowe. Wtedy łokiści, widząc, że takie stwierdzenia mogą być używane przez złych ludzi, stwierdzą, że musi być odwrotnie. Więc tak, jako większość mamy obowiązek opiekowania się każdą mniejszością i korygowania każdego błędu. No. To znowu polaryzacja i patrzenie na świat przez pryzmat dobro, zło. Ale jest. Co? Jak się skończyła ta rzecz z żarówkami? Po prostu cała konwencja była e, u, u, upieprzana co chwila, bo, bo, bo jakaś. Bo chyba w końcu ktoś tej kobiecie kazał usiąść się zamknąć, ale. ale e, no, tam były długie przerwy. Przepraszam, ale ja muszę teraz cofnąć, ponieważ. Wtedy łokiści, widząc. tylko że... dowód na szaleństwo lewicy. Tu mamy paradoks wynikający z polaryzacji i. Jest. No, dziwne. Zwłaszcza jeśli ta mniejszość o nic takiego nie prosiła, a po prostu większość strofuje się między sobą. Wystarczy a, no tak. Czyli tak długo, jak nie przyjdzie do Ciebie osoba transpłciowa i nie powie mów transpłciowa zamiast transeksualna, to nie możesz wcześniej wprowadzić korekty w tym języku, bo to będzie jak wkręcanie żaróweczek zamiast klaskania. To, to, to jest argument, który absolutnie nie stoi stabilnie na nogach. Czy powiedzieć, że ten fragment znalazł się w programie prawicowego propagandysty Tikera Carlsona jako dowód na szaleństwo lewicy? Tu mamy I tutaj co? Powiedzieliśmy to dlatego, żeby zasygnalizować, że o zobaczcie prawaki to wykorzystują przeciwko nam. Wszyscy, wszyscy lewicowi komentatorzy, których oglądam nam na to. Więc. Mamy paradoks wynikający z polaryzacji i hipermoralności. Przed chwilą użyliśmy stwierdzenia: wymaganie od większości, aby dostosowała się do wymogów mniejszości. To samo równie dobrze mogą wypowiedzieć prawicowcy, kiedy krytykują, powiedzmy, małżeństwa jednopłciowe. Wtedy łokiści, widząc, że takie stwierdzenia mogą być używane przez złych ludzi, stwierdzą, że musi być odwrotnie. Więc tak, jako większość mamy obowiązek opiekowania się każdą mniejszością... Czekajcie, czekajcie przepraszam, 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 ale jeszcze raz potrzebuję to cofnąć. ...równie dobrze mogą wypowiedzieć prawicowcy, kiedy krytykują, powiedzmy, aby dostosowała się do wymogów mniejszości moralności. Przed chwilą użyliśmy stwierdzenia wymaganie od większości, aby dostosowała się do wymogów mniejszości. To samo równie dobrze mogą wypowiedzieć prawicowcy, kiedy krytykują, powiedzmy, małżeństwa jednopłciowe. Wtedy łokiści, widząc, że takie stwierdzenia mogą być używane przez złych ludzi, stwierdzą, że musi być odwrotnie. Więc tak, jako większość mamy obowiązek opiekowania się każdą mniejszością i korygowania każdego błędu. To znowu polaryzacja i patrzenie na świat przez pryzmat dobro-zło. Ale jest tu coś więcej. Mianowicie... Czekajcie, czekajcie, przepraszam. Czacie, szczerze, ja teraz nie rozumiem i potrzebuję waszej, waszej yy, waszego potwierdzenia. Czy tutaj pada stwierdzenie, że e, powiedzenie, że większość powinna opiekować się mniejszością jest złe? Bo ja, ja nie rozumiem. Napra Niech powiedzą, co jest po tym, ale no dobrze. Jaki jest nasz cel? Czy staramy się stworzyć ruch masowy? Czy chcemy przekonać ludzi do naszego stanowiska? Czy tworzymy bezpieczną przestrzeń dla danej mniejszości? bo każda z tych rzeczy wymaga przyjęcia innej strategii. Przykładowo, ruch masowy powinien stworzyć przestrzeń dla możliwie dużej ilości ludzi, czyli być zarazem tolerancyjny dla mniejszości, jak i dla tych, którzy tych mniejszości jeszcze nie rozumieją, a wykluczać tylko tych, którzy je świadomie wykluczają. Ale inkluzywność ma służyć temu, żeby usunąć bariery dla potencjalnych nowych działaczy, czyli że oni sami też ze swojej strony będą się starać i akceptować cudze niedociągnięcia. W bezpiecznej przestrzeni będą panować inne zasady o wiele bardziej ścisłe, ale to dlatego, że ruch służy do zmieniania świata, a bezpieczna przestrzeń do czucia się dobrze. Ka Brakuje mi słów. Spędzam całe dni a starając się edukować, komentować, starając się przekonywać do pewnych idei, i teraz słyszę, że nic nie osiągnę, potworzę przy okazji bezpieczną przestrzeń. W sensie ja, ja nie, ro nie rozumiem. Au... Ja o tym... ja, ja nie wiedziałem, przepraszam. A słuchajcie, sorry, nie wiem. Ja... Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. W sensie... Jak tylko... Jak, jak, jak tylko stworzę wolną, przez, bezpieczną przestrzeń, to już żadna. Ja nie rozumiem. Przepraszam. Jestem, jestem naprawdę w ciężkim szoku w tej chwili i nawet nie umiem tego ubrać w słowa. O... Jest mi zwyczajnie przykro, wiecie? Jest to podważanie jakiejkolwiek mojej sprawczości czy, zdolne, czy, czy, czy kompetencji, a, dlatego że tworzę bezpieczną przestrzeń. Nie jestem kompetentny, żeby prowadzić agitację polityczną, bo tworzę bezpieczną przestrzeń. Sorry, ale pokażcie mi, jak mam to inaczej rozumieć. To jest, sprowadzanie, to jest sprowadzanie całej debaty do jakiegoś absurdu. Ja mam teraz. Co? Czy ja, ja zdradzę Wam sekret. Ja nie planowałem wielkiej Ralindeli wyprowadzić jako partii politycznej, która będzie pierwszą siłą w Sejmie. Więc no, może faktycznie jest tutaj trochę racji, ale. miałbym wrażenie, że można uczyć i jednocześnie być, jednocześnie troszczyć się o ludzi. Miałbym taką nadzieję, szczerze mówiąc. Nie, ja, ja, ja naprawdę, szczerze, za nią mówiłem, ja, ja czuję, że po prostu mi się kotłuje teraz w kacie piersiowej taka frustracja. Ta implikacja niestety bije mnie w twarz. Niczego was nie nauczę, bo dbam o to, żeby, żeby osoby z mniejszości się czuły mnie dobrze. To jest straszna implikacja. Każde potrzebuje osobnej strategii. I to właśnie strategia jest tym, czego Łokizmowi brakuje. Według niego po prostu należy być tym dobrym i tępić to zło. Zawsze i wszędzie. Więc strategia będzie jakąś formą paktu z diabłem. Ale to już zakrawał fantazje religijne, a nie o działanie w realnym świecie. Problem polega chyba na tym, że z jednego ruchu próbuje się stworzyć organizację aktywną politycznie, jak i grupę wsparcia. I to nie jest tak, że wszystkim innym to się nie udało, tylko dlatego, że za mało się lubili i byli za mało inkluzywni. Inkluzywność to hasło, za którym muszą iść konkretne działania, a one wymagają pewnych niewygód czy większej pracy. Bez zaakceptowania i dostrzeżenia tego, walkistą pozostaje tylko wytykanie cudzych błędów. Ta organizacja miała być dobra, ale zrobiła jakieś zło? No to pora ją zgnoić na Twitterze. Tak, tak, tak. Czyli nie możemy słowa na Marvela na Twitterze powiedzieć, na przykład. Zrobił jakieś zło. Zrobił. wiecie. jakieś zło. Eh. W sensie, ja nie wiem, mam nadzieję, że, że osoby, które tutaj siedzą, a rozumieją jedną rzecz. A jeżeli, kurwa, kogokolwiek nękacie, to chuj wam w oko, nie? Tak, co do zasady. Nie macie, nie macie prawa Jeba, nie, nie macie prawa na przykład grozić ludziom, dlatego że się z nimi nie zgadzacie. Nikt wam tego prawa nie daje. Wczoraj było o tym też. Ale. Wow. Czyli. Tutaj padło stricte o organizację, dlatego się będę tego trzymał, tak? Bo na przykład ludzie gnojący... E, tą aktorkę z Gwiezdnych Wojen są ścierwem. Tak? Tą... tą... E, azjatkę. E, natomiast... E, nie możemy się przypieprzyć do organizacji, która zrobiła coś złego? Czyli mam bronić rozbratu? Czyli mam bronić... a przychodni, jeżeli, jeżeli, robią przy okazji coś dobrego? Wyjaśnijmy to sobie w takim razie, bo to, 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 są, to są, organizacje, nie pojedyncze osoby. Czy może, czy może, jak napiszę, że jebać rozbrat na Twitterze, to będzie, to, to, to będzie źle. Nie, nie, nie do pisu, dlatego, że mówimy o naszej stronie. To jest to nie jest dobre, nie jest dobre wideo. Naprawdę nie jest. No tak. Boję się, że boję się, że będzie ciężko skonfrontować to z nimi. To trochę do śpiewaka podobne, no tak, nie? To jest jakby, e, śpiewak jest, jest, jest właśnie tym kolesiem, który robi dobre rzeczy w kwestiach lokatorskich, w niczym innym. I co, ja mam teraz być zachwycony śpiewakiem i zamknąć oczy na to, że, że na przykład nęka inne osoby? Wielki parasol i strategia na tym polegają? Dobrą strategią jest bratanie się ze śpiewakiem? Co nam z tego? Po pierwsze, uważamy, że terminy woke, jak i walkizm, mogą być wykorzystywane jako opis pewnego zjawiska skupionego na polityce tożsamości, hipermoralności i polaryzacji wewnątrzgrupowej. Oczywiście czasem będzie stosowany lepiej, a czasem gorzej, jak choćby przez terfy, ale to w porządku, bo nie musimy żyć w świecie absolutów moralnych. Wokeism jest też przykładem autentycznego zagrożenia płynącego ze strony mediów społecznościowych, gdzie łatwiej wybić się na polaryzacji wewnątrz grupy niż na współpracy. Ale naszym zdaniem Poczekaj, czekaj, czekaj, Julaj, ale to jest bardzo fajny przykład, który podałeś. Eee, za, szlachetna paczka. Generalnie ok, ale mieli chujowego prezesa. Eee, przepraszam, ale szlachetna paczka rozkradła pieniądze. Nie, zadziałała żadna, nie zadziałały żadne kontrolki związane z, z tym, żeby szlachetna paczka nie kradła pieniędzy. Dlaczego mam dalej ufać tej organizacji? Dlaczego, dlaczego mam być. A, ok, pff, szlachetna pff, Spoko. Na pewno za drugim razem będzie lepiej. Dlaczego nie mam pójść do kogoś, komu, mogę, komu mam większe szanse zaufać? Czy naprawdę uważasz, że jakby się okazało, że za najbliższą wielką orkiestrę świątecznej pomocy ten Owsiak kupi, kupi sobie bitcoiny, a, a do żadnego szpitala nie trafi ani złotówka, to, to, to po prostu musimy wyrzucić Owsiaka i jechać dalej? Czy jak Owsiak e, zacznie, zacznie srać na aborcję, e, to, to mamy go akceptować, ponieważ, ponieważ robi coś, co de facto pacyfikuje ludzi e, rok do roku? Może film daje za dużo na, do nadinterpretacji? No tak, ale to znaczy, że, ten, że, ten, że jeżeli e, film otwiera, jeżeli ten film otwiera tak dużo drzwi, to znaczy że jest kiepsko przemyślałem scenariuszem. I mam, mam bardzo poważne. Moim poważnym zastrzeżeniem do tego filmu jest to, że no, 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 sorry, ale język, jaki jest w tym filmie używany, jest bardzo. Wartościujący, jest bardzo przypisujący metki konkretnym zjawiskom. Nie do końca umiejąc jednocześnie. E, Czyli znaczy jednocześnie nie do końca tłumacząc, dlaczego e, osoby mówiące w tym filmie mają prawo przypisywać te metki. To jest bardzo duży problem. Ten film zresztą bazuje na materiale, który omawialiśmy na tym, na, 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 na tym streamie. Tutaj tego, Mura no, Rindera. Zaraz wam go zresztą znajdę, bo to jest, bo to w tym momencie uważam, że jest ważne. Czyli bazuje na e, wypowiedzi tego e, filozofa e, od Siedmiu Boleści, który właśnie e, dokładnie w ten sposób rozmawiał się, rozprawiał się z Walkness, trzymając się tych samych narracji. I tam na, 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 najbawem tyle dziur, dziur w tym filmie, że e, wyglądał jak ser szwajcarski. I wiecie, sorry, ale to, 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 to nie działa w ten sposób, że e, to nagle, nagle wszystko jest, wszystko jest spoci. Also, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego jak bycie zbyt progresywnym w tym kontekście, że za każdym, że, że dzisiejsze osoby progresywne, e, zajmujące się, e, znaczy używające najbardziej inkluzywnego języka e, i najbardziej, e, najbardziej e, wyważonego języka, e, za chwilę mogą e, okazać się, że nie, nie znają pewnego progresywnego języka, który wyłoni się e, po, po tym, jak one na przykład stracą e, zaangażowanie polityczne. I e, w takim kontekście e, to jest bardzo poważna e, to, to, to jest bardzo poważna, poważna rzecz, nie? E, że no sorry, ale ech, no, to, to, to nie działa. To, 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 to zupełnie nie idzie w tym kierunku. Rzeczy, które teraz są progresywne, kiedyś nie będą, kiedyś przestaną być progresywne i wtedy, no niestety, ale będzie trzeba się pogodzić z tym, że hej, znowu jesteśmy do tyłu i co. Eee, tu jest moje wideo, gdzie e, omawiamy wokeness i polityczną poprawność w wydaniu, wydaniu pana filozofa, które, na, na, na którego myśleć głębiej się powołują, eee, natomiast... No, 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 no nie. Posłuchajmy tego do końca, ale to nie, nie jest dobry materiał. Chłopaki, chłopaki robią o tyle lepsze, lepsze tego, że to potknięcie jest bardzo widoczne. Wydaje mi się, że w tym filmie jest połączone zbyt wiele rzeczy, przez co wychodzi nie wiadomo co, krytykujący, nie wiadomo kogo. Tak, zgadzam się z tym filmem. To jest bardzo trafne, to jest bardzo trafne stwierdzenie. W sensie istnieje jakiś rozmyty problem, który jeżeli jesteś w tej in-grupie, która widzi ten problem, to on jest. A... To, 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 to można się do niego odnieść, ale tak, tak, tak bardzo, jak, tak, tak długo jak jesteś poza tą grupą, to problem jest rozmyty i nie, 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 nijak nie jest doprecyzowany przez to wideo. A to tylko iluzja, bo ostatecznie takie kręcenie inby to robienie sobie głównie wrogów, a że przy okazji zdobędzie się sojuszników w postaci innych Łowkistów, to tylko strata, a nie zysk, bo teraz. jest się na celowniku ich hipermuralności. Jak to ładnie powiedział nam ktoś ostatnio na Discordzie, rolą Myśleć Głębiej jest między innymi odczarowywanie lewicy. Więc wiadomo, że z łokizmem nam nie po drodze. Mamy nadzieję, że to wideo też w tym pomoże, a konkretnie, że ten zapał jest często przejawiany albo przez neofitów, albo przez osoby żyjące praktycznie tylko online. To mimo wszystko nadal mniejszość, nawet jeśli potrafi być tak głośna w sieci. Na przykład jak ten cały nieszczęsny leftbook, którego niby wszyscy mają dosyć, ale nadal masa ludzi na nim się kłóci. Dlatego dobrym sposobem na uniknięcie łukizmu jest kontakt z realnym światem i realnymi organizacjami. One też nie są wolne od wewnętrznej polityki i okazjonalnej inby, ale w znacznie mniejszym stopniu. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Przepraszam, co? Realnym jurci. Dlatego do... Bóg, ...którego niby wszyscy mają dosyć, ale nadal masa ludzi na nim się kłóci. Dlatego dobrym sposobem na uniknięcie łukizmu jest kontakt z realnym światem i realnymi organizacjami. One też nie... To jest takie touch grass trochę są wolne od wewnętrznej polityki i okazjonalnej inby, ale w znacznie mniejszym stopniu. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Hej, to jeszcze ja, jak zawsze. Chciałem tylko wspomnieć, że jeśli podobał się Tobie ten materiał, to podeślij go dalej, polajkuj, zostaw komentarz oraz włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego filmiku. A no niestety chłopaki, ale nie podobał mi się ten materiał. To jest takie, to, to, ten, ten materiał mi się nie podobał. Nie uważam, że zrobiliście dobrą robotę i bardzo przykro jest mi to powiedzieć. Zrobiliście materiał, który dokładnie w tonie Janka śpiewaka ma wskazać grupę tych, którzy nie mają racji, tych, którzy się nie znają, tych, których trzeba ustawić w kącie. I e, bardzo, bardzo. E, nie okej okay to było. I. Chcecie sobie trzymać taki pogląd? Wasza sprawa. Nie uważam, że to jest dobry pogląd. A... No, no, no i słuchajcie, no, co ja tu mogę więcej powiedzieć? Chłopaki A... mają potencjał robić wartościowe rzeczy dalej i to nie jest tak, że teraz jedna rzecz, która mi się nie podobała, jeszcze raz to powiem na koniec. Nie skreślajcie ich, dajcie to zobaczcie, jeżeli, jeżeli zgadzacie się ze mną, nie skreślajcie ich, jeżeli się nie zgadzacie ze mną, to spróbujcie się zastanowić nad tym, co powiedziałem, ale tym bardziej ich nie skreślajcie, bo może się okazać, że się ze mną nie zgadzacie i wtedy dobrze trafić do innych lewaków, tak? Myślę, że to jest uczciwe przedstawienie tego tematu. Dużo emocji we mnie wy, wy, wywołało i zrobiło mi się przykro, to zresztą powiedziałem dlaczego, tak? A... Natomiast Dostaliście w bonusie godzinę streama. A co zwracają uwagę? Bawiam się, że czasami jest problem z przekazaniem w neutralny sposób informacji, tym, że coś się źle. Może być tak, że ktoś poczuje się urażony, dotknięty, znerwuje się i czasami można odnieść się od najawek założonego. Co to do siostry zareagować na krytykę mojej osoby, więc trzeba uważać. No dobrze, ale wiesz, dlatego, dlatego staram się e, skupiać na tej krytyce e, możliwie tak merytorycznie jak mogę. No, jeżeli, jeżeli moja krytyka nie, e, nie, 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 nie jest tutaj merytoryczna, to bardzo za nią przepraszam, bo sure, może się tak zdarzać. Starałem się do tego nie podchodzić na żadnym poziomie emocjonalnie, Natomiast to no, mówię, no, zrobiłem się też przykro, więc no, gdzieś na pewno jestem emocjonalny w tej kwestii. No. I, i, I mówię, zależy mi na tym, żeby teraz podkreślić, że myśleć głębiej, to dobre chłopaki, bo takie emocje mają tendencję do zabarwiania naszych odbiorów, nie? Eee... Tak. No, koniec powiem tak. I tak już jestem, powiem, hiper wdzięczny. Eee... Eee... Tangil, ale wiesz, jeżeli powiesz komuś, hej, proszę, nie rób X. To... to nie jest Jeszcze Musisz mieć dużo złej woli, żeby odebrać to jako atak. Czy jesteś taki jak lewicowy liberał? No nie bał co. Są lewicujący liberałowie, tak? Natomiast są to dalej liberałowie, Socjaldemokraci są formą lewicujących liberałów. No, ja właśnie bardzo staram się tak przekazywać feedback, dlatego, że kiedy, wiecie, trochę, trochę hiperbolą byłoby... Znaczy inaczej, tfu, hiperbolą, porzucaj, pierdolę, hipokryzją byłoby mówienie, hej, proszę, nie mów tak, a potem krytykowanie... Znaczy nie, mówienie, hej, kurwa, nie mów tak, ty chuju jebany, a potem krytykowanie cudzego języka, tak, bo, bo no, wiadomo, że to jest zły przekaz.